Jeżeli są tematy, których nie poruszasz, ponieważ wiesz, że jeżeli o nich komuś opowiesz, to się rozpłaczesz, to poniosą cię emocje i starasz się robić wszystko, żeby unikać rozmowy na ten temat, jeżeli wiesz, że powiedzenie tego spowoduje, że rozpadniesz się na kawałki, to jest trauma, której doświadczyłaś w swoim życiu. I tak długo, jak będziesz uciekać przed tą prawdą, tak długo, jak nie będziesz o tym mówić nikomu, tak długo, jak nie uznasz tego przed samym sobą, że to się wydarzyło, że tak było, tak długo, jak nie zaakceptujesz tej sytuacji, tego, że tak było, i tak długo, jak nie wybaczysz sobie, swojej reakcji i przede wszystkim osobom, które cię skrzywdziły, oprawcy, tak długo będzie miało to realny wpływ na twoje życie dzisiaj. I mówię o tym dlatego, że tak wielu z was unika tematów z przeszłości, mówiąc: ja tam nie będę zaglądać, ja tam byłam małym dzieckiem, a teraz jestem dorosła, mam 30, 40, 60 lat. Tak długo to twoje płaczące wewnętrzne dziecko będzie miało wpływ na twoje dzisiaj i tak długo w twoim życiu będzie jakiś brak, jakiś zaciągnięty hamulec, który nie pozwala ci iść dalej, wyrażać siebie w prawdzie, działać, realizować swoich marzeń, realizować swojego potencjału. Jest mnóstwo technik i możliwości, które pomagają uleczyć to, co się wydarzyło w twojej przeszłości. Warto jest zapisać sobie to, co było tą twoją traumą. Warto jest to uznać, tak jak powiedziałam, wybaczyć. To jest bardzo, bardzo ważne. Poszłabym nawet dalej, bardzo odważnie. Warto jest wyrazić wdzięczność za to, co cię spotkało, podziękować za to doświadczenie i powiedzieć: dziękuję, to mnie bardzo dużo nauczyło. Nauczyło mnie to tego. Te wszystkie trudne doświadczenia były dla ciebie lekcjami, które cię ukształtowały i dlatego tak ważna jest terapia, bo na terapii masz okazję powiedzieć o tym, co cię spotkało, natomiast na terapii wyrzucasz to z poziomu głowy, a jest jeszcze ciało, które może mieć pomrożone, poblokowane te emocje z dzieciństwa i tutaj też warto jest nad tym popracować. Pierwszym krokiem jest w ogóle uznanie tego, że to się wydarzyło i powiedzenie tego na głos. Nawet jeżeli nikt cię nie słyszy, nawet jeżeli prowadzisz auto, jesteś sam, jesteś sama, powiedz to, wyraź to, co czułaś, wyraź to, jak bardzo cię to złości, wypłacz to, wykrzycz to, uznaj to. Bo to jest pierwszy krok do tego, żeby można było iść dalej w szczęściu i pierwszy krok do tego, żeby odciąć tę przeszłość, ale z takim uznaniem jej, z docenieniem tego jako doświadczenie. To nie ma nic wspólnego z zamiataniem pod dywan, z wypieraniem. To jest właśnie przepracowanie tej trudności, to jest właśnie przepracowanie tego trudnego doświadczenia, tej traumy. I wtedy masz szansę żyć szczęśliwie swoim życiem, w tu i teraz realizować się, mówić autentycznie, wyrażać siebie, działać, cieszyć się życiem. Serdecznie wam to polecam, sama przez to przeszłam. Kiedyś pewne tematy, które opowiadałam moim bliskim, powodowały ogrom łez, powodowały to, że trzęsła mi się szczęka, że było mi wstyd, że nie podołałam tak, jakbym chciała, tak szybko, tak dobrze, tak dojrzale, jakbym wtedy tego chciała, ale powiedzenie tego, uznanie tego spowodowało, że ja mogę dzisiaj żyć szczęśliwie własnym życiem, a moja przeszłość, te trudne rzeczy, które mi się przytrafiły, a było ich, uwierzcie mi, całkiem sporo, jak na takie dziecko, jakim byłam, te doświadczenia dzisiaj powodują, że mogę o nich opowiadać, ale nie mam jakiejś takiej w sobie ogromnej potrzeby już, żeby o tym opowiadać. Natomiast kiedy ktoś mnie o to zapyta, kiedy mam chęć właśnie podzielić się własnym doświadczeniem, nie rusza mnie to. To jest trochę tak, jakbym opowiadała o tym, o czym jest film, który oglądałam kilka razy. To już nie robi na mnie wrażenia. Jest to po prostu część mojej historii, jest to część mojej biografii. To wpłynęło na to, kim jestem, jaką jestem osobą, ale to już mnie nie rozwala. To już nie powoduje, że ja płaczę. Pracuję z ludźmi w ramach coachingu w głosu na co dzień i każdy z nas przeżył w życiu coś, co było za trudne w pewnym momencie do uniesienia, bo takie jest życie. I kiedy zaczynasz o tym mówić, uwalniasz ładunek emocjonalny, który zgromadził się w twoim ciele wtedy i uwolnienie tego ładunku emocjonalnego powoduje, że
Czujesz się, jakbyś zdjęła bardzo ciężki plecak. Zaczynasz żyć swoim życiem, zaczynasz żyć dniem dzisiejszym, nie pluskasz się cały czas w tym bagienku z przeszłości i przede wszystkim przestajesz czuć taką złość do innych o to, co cię spotkało, tylko zaczynasz brać taką dojrzałą odpowiedzialność za własne życie, a to już daje ogromną moc i ogromną energię do tego, żeby się spełniać, żeby się wyrażać w sposób autentyczny, żeby żyć swoim życiem tu i teraz.